Od zawsze chciałam pomagać ludziom, którzy tego potrzebują. Dlatego wybrałam pracę socjalną. Obecnie jestem na drugim stopniu studiów. Na Wydziale Socjologii zdobyłam obszerną wiedzę na temat pracy z drugim człowiekiem. Jak z nim rozmawiać, jak go zrozumieć oraz w jaki sposób próbować mu pomóc. Praca socjalna jest angażująca i kładzie duży nacisk na praktykę, co widać po liczbie godzin, które co semestr spędzamy w placówkach opiekuńczych. Dzięki studiom uświadomiłam sobie, ile grup społecznych jest wykluczonych i dyskryminowanych, na przykład osoby niesłyszące. By móc się z nimi komunikować, zaczęłam się uczyć polskiego języka migowego. Gdybym raz jeszcze miała decydować o swoich studiach, nic bym nie zmieniła. Wygląda na to, że dzięki nim jeszcze bardziej odnalazłam siebie i chęć niesienia pomocy innym. Pracuję na uniwersytecie od ponad 40 lat. Przez ten czas zmieniło się bardzo wiele, jeżeli chodzi o wyposażenie, o materiał, o pracownie komputerowe, dostęp do literatury, także obcojęzycznej. Ale siłą tego instytutu zawsze byli ludzie. Ludzie, których obserwowałem przez wiele lat, część była z moimi uczniami. Jestem dumny z moich kolegów i koleżanek, bo umieją się dostosować do rzeczywistości, podejmować te problemy, które są ważne dla społeczeństwa polskiego i ważne dla ludzi. Jestem prezeską Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych. Działam w organizacjach pozarządowych właściwie od zawsze, już od czasów dzieciństwa, gdzie moi rodzice włączali mnie w różne działania społeczne przez siebie prowadzone. Natomiast od kilkunastu lat zajmuję się już aktywnością społeczną czy rozbudową społeczeństwa tak zwanego obywatelskiego zawodowo od już kilkunastu lat. Ta wiedza zdobywana na studiach, zwłaszcza w tych obszarach społecznych, socjalnych, jest tutaj szczególnie dla mnie istotna. Wiedzę wykorzystuję na co dzień i mówię wszystkim, że pracuję w zawodzie. Więc jeżeli ludzie zastanawiają się, co oni mają robić po pracy socjalnej, po socjologii, gdzie szukać pracy, to ten obszar pomocy społecznej, czy też szerzej polityki społecznej, to jest ten obszar, w którym ludzie powinni szukać też swojej takiej aktywności, nie tylko takiej codziennej, prywatnej, ale również zawodowej. Na Wydziale Socjologii prowadzimy studia na kierunkach socjologia oraz praca socjalna. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w pomocy społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach i wielu innych podmiotach. A nasi wykładowcy są znani ze znakomitej pracy.